Solidarnościowa akcja radiowa. Solidarnościową akcję radiową wspiera Polski Fundusz Rozwoju SA. Dzień dobry Państwu ponownie, a gościem Solidarnościowej Akcji Radiowej jest pan Mariusz Matera. Można by wiele opowiadać, bo to wielobarwna postać, pełna energii, silnego ducha, muzyk, obdarzony wielkim talentem. Tutaj słuchacze Radia Wnet Mariusza mogą kojarzyć chociażby z projektu Shalom Hełm, o którym wielokrotnie już mówiliśmy na antenie Radia Wnet. W ostatnim czasie pan Mariusz zasilił szeregi zespołu Vox na stałe, ale dzisiaj nie o muzyce. Może zacznijmy od przywitania. Dzień dobry, witam cię bardzo serdecznie i cieszę się, że jesteś gościem Radia Wnet. Witam serdecznie panią redaktor, witam serdecznie słuchaczy Radia Wnet. Dzisiaj gorąco można pozdrawiam... powiedzieć, że... Przepraszam, chciałem tylko powiedzieć, że gorąco pozdrawiam z przecudnych okolic Chełma, pięknych okoliczności przyrody i wspaniałej wiosennej pogody wreszcie. No właśnie, bo tutaj może jeszcze chwilę opowiemy o tych okolicach Chełma i o gotówce. Może uda się też chwilę na to poświęcić, ale dzisiaj mniej o muzyce, a więcej o firmie Matera Music. Wiemy, że jest to młoda firma, która świadczy usługi z zakresu organizacji i kompleksowej realizacji imprez artystycznych, ale proszę może opowiedzieć trochę więcej. Tak, firma, powiedziałbym, rodzinna, zajmuje się tą działalnością, gdzie go wspieram, jak to się mówi, dzielnie. I jest to firma z branży oczywiście rozrywkowej, bo bliska koszula ciału, organizacja i realizacja imprez artystycznych, technika sceny, dźwięk, to co potrzeba, to co, jeżeli nie wiem, ktokolwiek chce zrobić imprezę, festyn, duży, mniejszy, nawet imprezę rodzinną, to właśnie Matera Music jest po to, żeby to brzmiało, wyglądało i żeby miało zawartość merytoryczną, zadowalającą wszystkich gości. No właśnie, jak się słyszy takie hasła jak koncerty, festyny, imprezy okolicznościowe, to dzisiaj w dobie pandemii koronawirusa wywołuje to trochę taki nawet dysonans, bo my już z tym wszystkim od dawna nie mamy styczności. To jest jedna z tych branż, które ucierpiały, no chyba można powiedzieć najbardziej podczas pandemii. No tak, ja tak mówię zawsze, znaczy pół żartem, pół serio, czyli i śmieszno i smutno, że po prostu my jesteśmy jako branża muzyczna trochę ostatnim ogniwem w łańcuchu pokarmowym, bo tak naprawdę wiadomo, że ludzie muszą najpierw zadbać o potrzeby pierwsze i dopiero kiedy te potrzeby pierwsze są zaspokojone, dopiero wtedy mogą myśleć o kulturze, o czymś dla ducha. No i tak naprawdę właśnie to troszeczkę było, że myśmy jako ta branża artystyczna, muzyczna, dostali tak naprawdę mocno po kościach, bo nawet kiedy inne branże mogły funkcjonować, to my w dalszym ciągu tych imprez nie mogliśmy robić i to wszystko było pozamykane. Poza tym bardzo często też jesteśmy związani z innymi branżami, tak jak chociażby właśnie restauracje, czy hotele, czy lokale gastronomiczne, gdzie się odbywają na przykład eventy firmowe, czy imprezy okolicznościowe, to też właśnie tak naprawdę wiąże się jedno z drugim, a my zawsze właśnie, tak jak mówię, na końcu, ale nie tracąc właśnie, jak to się mówi, nie tracąc nadziei na to, że wszystko będzie niebawem pootwierane. Przeżyliśmy też tak dzięki... Tak jest, bo wszyscy już czekali. Ja właśnie chciałem powiedzieć, że przeżyliśmy też dzięki wsparciu, powiem szczerze, bo jeśli mogę teraz o tym jeszcze powiedzieć, jest minuta. Tak, tak, oczywiście, bardzo proszę, jak najbardziej. Bo tutaj właśnie chciałem nadmienić, że firma Matera Music skorzystała z tak zwanej tarczy i to tak naprawdę pomogło autentycznie przeżyć firmie. To, że nie zamknęła się firma, to tylko i wyłącznie dzięki tej pomocy, no bo wiadomo też, że firmy musiały też inwestować. Jakieś dokupywanie sprzętu, to były leasingi. No i w momencie, kiedy poduszka finansowa też się gdzieś tam kończy, a z kolei firma musząc płacić leasing, no po prostu by musiała albo ten sprzęt wyprzedawać za dużo poniżej ceny, albo po prostu to, co by też się wiązało z rezygnacją z inwestycji. No, także tutaj akurat to wsparcie było jak gdyby bardzo, bardzo potrzebne i bardzo trafione i pomogło autentycznie firmie przeżyć.
To takie, akurat takie informacje bardzo cieszą, ale teraz jeszcze kolejne miesiące, no mamy nadzieję, że już powoli, prawda, ta gospodarka będzie wracała i nasze życie po prostu będzie wracało do normalności, natomiast jeszcze teraz przez jakiś czas muszą państwo przetrwać w takich utrudnionych warunkach. No właśnie, właśnie dzisiaj byliśmy rano, dosłownie jeszcze zanim pani redaktor zadzwoniła, to byliśmy na gorącym telefonie z synem, bo się okazało, że się szykuje właśnie tarcza 9.0, która obejmie właśnie firmę Matera Music, także będziemy mogli skorzystać z tego właśnie dofinansowania i to też jest właśnie dla nas bardzo, bardzo radosna wiadomość, bo dosłownie my mamy już, żyjemy tą nadzieją, że te wakacje już będą otwarte, że się uda zacząć realizować te imprezy, grać, śpiewać i wszystko robić to, co jest związane właśnie z naszą branżą kulturalną, rozrywkową. A my możemy tylko mieć nadzieję i życzyć oczywiście powodzenia i mieć nadzieję, że firma Matera Music będzie się bardzo prężnie rozwijała, bo znając Mariusza Materę prywatnie, też jako radio, prawda, bo myśmy gościli w Gotówce niedaleko Chełmna w tym przepięknym mieście, no poznaliśmy ciebie też od takiej strony naprawdę profesjonalnego, niezwykle utalentowanego muzyka, który po prostu też chyba można powiedzieć, że całe życie poświęcił takim projektom muzycznym, ale które były też właśnie związane z kulturą tego miejsca, bo tutaj teraz oczywiście śpiewasz już w zespole Vox, przepraszam, bardzo, bardzo znany oczywiście to jest zespół, ale ta twoja przygoda z muzyką, szczególnie z tą muzyką właśnie związaną z kulturą Chełmna, z wielokulturowością tego miejsca, to też można jeszcze przypomnieć chwilę słuchaczom Radia Wnet, bo to wspaniałe projekty i wspaniała inicjatywa. No tak, ja bardzo się cieszę, że przypadło to do gustu. Oczywiście, to mi w duszy gra. Zespół Vox to też jest, ja powiem szczerze, że to dla mnie było takie bardzo zaskakujące, kiedy Witek Paszt mi zaproponował udział w zespole. Ale z zespołu Shalom Chełm też nie zamierzam rezygnować, bo to jest jak gdyby muzyka bardzo bliska temu, co tak powiedziałem wcześniej, w duszy mi gra. Jestem jak gdyby rozkochany w swoim rodzinnym mieście Chełmie. I tak naprawdę nawet w tej nazwie zawarłem właśnie promowanie mojego kochanego miejsca, czyli zespół Shalom Chełm, tak się nazywa, żeby wszędzie po prostu o tym Chełmie mówić, bo to jest wyjątkowo piękne miasto. Co do okolic, no to są cudne przyrodnicze walory, tak jak mogłaś to zobaczyć, i Polesie Wołyńskie, którego częścią zachodnią jest właśnie Chełm, i później część Polesia Lubelskiego, zachodnie właśnie tutaj Polesie, gdzie Włodawa, piękne tereny po jeziorze Łęczyńsko-Włodawskiego. Kuchnia, właśnie wspaniała kuchnia, to, że my tutaj też mamy świetne, mamy rolnictwo ekologiczne, mamy jeszcze nieskażone tereny. To wszystko to jest tak całe mnóstwo walorów. No i oczywiście różnego rodzaju swojskie imprezy, na których jest swojskie jadło, na których to imprezach bardzo często nagłośnienie właśnie organizacją zajmuje się firma Matera Music. Wspaniale, wszystko to brzmi naprawdę bardzo optymistycznie. Tak. Tak jest. Mariusz Matera, chełmski wokalista, członek zespołu Vox, a także rolnik ekologiczny. Można by jeszcze wymieniać bardzo wiele. Człowiek orkiestra. Bardzo serdecznie dziękujemy. O proszę. Bardzo serdecznie tak. Dziękujemy za rozmowę. Dziękuję, i życzymy ślicznie. Pięknego dnia. Drodzy państwo, bardzo dziękujemy. A my teraz, no cóż nam pozostało, już za chwilę oczywiście Tomasz Wybranowski i to będzie najlepsza muzyka, ale skoro mieliśmy okazję rozmawiać ze współtwórcą zespołu Vox, to udało nam się znaleźć taką piosenkę na naszej liście. Zabiorę cię, Magdaleno, i zespół Vox.